Cześć, siemanko. Witam Was w hotelu Verde Montana. Jesteśmy dzisiaj tutaj razem z Maćkiem i z naszą cudowną ekipą statystów. Robimy dzisiaj sesję zdjęciową i parę ujęć filmowych dla hotelu Verde Montana pod social media. Oglądajcie. Denerwuję się jak zwykle, tak? Bo jest bardzo mało czasu. Standard. Ale bardzo dużo rzeczy do zrobienia, także... No ale ja tak mam niestety. Lubię mieć wszystko dopięte, ale przez to, dzięki temu, potem wszystko mamy zrobione tip-top, także... Tak. Jak zawsze. Gitarka. Jak zawsze, no. Co tam, panie? Jak zawsze, nie? Tip-top wszystko. Jak zawsze. Idealnie jest. Dla mnie bomba. To jest bardzo ważne, bo bez dobrego planu to można dłubać i dłubać, a tak to przynajmniej mam nadzieję, że zrobimy raz, dwa całą sesję. Zamiast 5-6 godzin powiniemy się tylko? 4. Tylko 4. No i przede wszystkim nie zapomnimy o niczym, więc tak, nie będziemy musieli powtarzać tej sesji trzeci raz, a to jest to turbo ważne, dlatego że mamy wynajętych aktorów, statystów. No i nie będą musieli przyjeżdżać tutaj drugi raz, tylko machniemy wszystko dzisiaj. Dosłownie, tak jest. Oszczędność czasu, pieniędzy i... wszystkiego. Brać się do roboty. Tak jest. Dzieci skaczą po łóżku. Już było czy jeszcze nie? Było. A, było. Widzieliście. A, rozumiem. Też bym poskakał. No. Takie mięciutkie łóżka, każdy poskakał. Mamy to. Co ja widzę? Wziąłeś mój obiektyw? Tak, wziąłem. To dobrze, bo widzę, że jest czysty. Także... Aha. Po tym go poznałem. A szkoda gadać. To mam te ujęcia, co chciałem. Ja też. No, to tak. Okay. To dalej. Restauracja. Ja się zawsze wpycham. Piłeś? Dobra, Jano, złóż, trzymaj tak. Podaj sobie, zobacz tam to zdjęcie, co tam wisi w restauracji. Twoje? Zdjęcie PS Studio, no. Tak. Jeszcze tym? Unikiem jeszcze. Unikiem? Tak, jeszcze. Ja widziałem, widziałem. Kozak. Masz sobie właśnie którąś pizzę, a ja sobie zrobię właśnie na to i będę miał tylko z tyłu w tym, w nieostrości piec, nie na tym zależy. Ja, tylko kawa, muszę mocno przy barze ustawić, tak? Janusz z lewej. A gdzie się włącza? Bliżej, o. Co masz w ręce? Wypłatę. Wypłatę dla ciebie. Tak? Dla mnie wypłata? Dziękuję. Tak. Po inflacji. Za dużo. Ja wiem, że ty lubisz za darmo, ale... Ale dzisiaj postanowiliśmy się z Maćkiem zrzucić. Kurcz. Masa pieniędzy. Będę mieć dwa chleby. Ja myślę, że możesz sobie dom kupić za to, jakbyś chciał. No tak. Strefa ciszy i relaks. Ciężka ta praca, właśnie sobie siedzę i dodaję rolkę na Instagrama, a Maciek tam w tym czasie robi zdjęcia. Zobaczcie z domu niego. Po prostu szale jest. Tyle piwa.
wszyscy się uśmiechają. Co znalazłeś? Super. Piwne kosmetyki. Tak, sam raz dla ciebie. Tak. Idealna cera. Tak jest. I broda. Piwne. Szkoda marnować, nie? O nie, no pewnie. Coś mówisz? Jest, dobra. Nie, już nie mam nic do powiedzenia. Nie. Już jestem zmęczony i najchętniej bym poszedł do domu, ale jeszcze troszkę przed nami. Jeszcze godzina. Godzinka i mamy wszystko. Tak. Jeszcze godzina? Jeszcze godzina? Mikołaś, nie za wygodnie ci? Nie, mnie nogi bolą, a po drugie boję się, że mój gimbal do telefonu mi wypadnie, jak będę schodzić po schodach. Okej. Bardzo fajnie. Oceniam ten dzień. Tak? Rewelacyjnie wręcz, prestiżowo. Tak, było bardzo przyjemnie, bardzo sympatycznie. Polecam się na przyszłość, a teraz Maciek idzie biegać, ja wracam do domu. To jest Janusz. To jest Maciek. Jesteśmy pokręceni. Bardzo. No i zakończyliśmy dzisiejszy bardzo długi, ciężki dzień. Zrobiliśmy sesję zdjęciową w hotelu Verde. Maciej, jak tam ci się podobało? Bo pracowaliśmy dzisiaj z modelami. Ha, bardzo się podobało. Z ludźmi jak zwykle fajnie, ale jednak ciężko. Podsielał. Najgorzej było w basenie i w saunie. W saunie to była szybka akcja. Tak. No ale więcej takich sesji. To jest fajne. No oczywiście. No nasz plan przydał się, nie? Tak. Bo zrobiliśmy to. Dokładnie. Rozpiska była bardzo, bardzo ważna, bo w pewnym momencie głowa była pełna i nie można było ogarnąć co. Wyciągało się plan. Dokładnie. Można było lecieć dalej. No cóż, także dziękujemy, że byliście razem z nami. Zapraszamy do kolejnych filmów. Subskrybujcie ten kanał, dajcie łapkę w górę, obczajcie wszystkie nasze social media. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku vloga. Siemanko, cześć. Na razie.